na przykład będę wyginać to milion razy, to te naprężenia, te nożyczki, te naprężenia będą się kumulowały wtedy tak, że z jednej strony będą naprężenia rozciągające, z drugiej strony będą naprężenia ściskające i w wyniku tak naprawdę działania większych naprężeń rozciągających, ta próbka w tym miejscu, gdzie ja akurat obciążam ją, pęknie. I takie rzeczy możemy tutaj badać. Znajdujemy się w tej chwili w laboratorium krystalografii, w laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej. To urządzenie to jest dyfraktometr rentgenowski firmy Panalytical Empyrean. W tym laboratorium badamy materiały. Materiały tak naprawdę każdego rodzaju, czyli począwszy od takich zwykłych materiałów metalicznych, czyli metalowych kawałków materiału, poprzez materiały geologiczne, kawałki skał, poprzez jakieś materiały biologiczne, materiały organiczne, polimery. Tak naprawdę wszystko, co jest krystaliczne. W urządzeniu można badać naprężenia własne. Co to są naprężenia własne? Na przykład mamy trakcję kolejową i mamy szyny kolejowe, które pod określonym obciążeniem, czyli tak naprawdę gdy milion razy przejedzie tam ten pociąg, mogą pęknąć. I my możemy określić dzięki temu urządzeniu, jak układają się te naprężenia, czyli tak naprawdę co spowodowały przejazdy tego pociągu i czy ta trakcja kolejowa się tak naprawdę zepsuje teraz, czy dajmy na to za określony czas. Największa ilość próbek, która jest tutaj badana, to są badania przemysłowe. Są to badania od firm, które zajmują się wyrabianiem jakichś metalowych fragmentów, które pod wpływem, nie wiem, podgrzewania danej próbki, co się stało w tym materiale. Oprócz takich zwykłych firm, oczywiście mamy czystą naukę, czyli czy nasze warstwy, które są nakładane, dajmy na to, na jakieś układy fotowoltaiczne, są w porządku, czy nie.